W ramach Wiślańskiej Nocy Muzeów w miniony weekend do późnych godzin wieczornych można było zwiedzać m.in. habsburską osadę gospodarczą u początków Wisły. W programie nie zabrakło zwiedzania z przewodnikiem oraz atrakcji towarzyszących. Osadę odwiedził również sam cesarz Franciszek Józef I, w rolę którego od lat wciela się i Jacek Lipiński. Ku uciesze cesarza w osadzie częstowano naleśnikami z kwiatami bzu, a to przysmak cesarza. Znajdujemy się w habsburskiej osadzie w Wiśle. To takie nowe miejsce, jeżeli chodzi o atrakcję turystyczną w Wiśle. Tak, no można powiedzieć, że to jest jedna z najświeższych naszych atrakcji turystycznych. Co prawda działamy już od stycznia, ale jesteśmy rzeczywiście nową atrakcją na mapie turystycznej Wisły. Jest zainteresowanie? Jak to wyglądało do tej pory? Tak, jest duże zainteresowanie. Wiele osób nas odwiedza, wracają do nas. Jest zainteresowanie wśród szkół, wśród nauczycieli, no bo jest to obiekt właśnie, który taki mocny nacisk kładzie na edukację, jeśli chodzi tutaj właśnie o historię naszego regionu, o kulturę, więc naprawdę sporo tutaj informacji można zdobyć, sporo wiedzy i dlatego przede wszystkim to można powiedzieć, że są tacy nasi główni odwiedzający. Indywidualni klienci odwiedzający, czy bardziej takie grupy zorganizowane? Praktycznie można powiedzieć, że tak i tak, bo mamy i sporo grup zorganizowanych i też są to goście, turyści indywidualni. To miejsce, ta osada to dwa budynki. Tak, dwa budynki. Oba te budynki powstały w drugiej połowie XIX wieku, właśnie za panowania Habsburgów na naszym terenie. Ten budynek, który tutaj widzimy za nami, to była stajnia, która służyła Habsburgom, którzy tutaj przyjeżdżali na polowania, jako właśnie stajnia dla koni. A ten drugi budynek to jest rekonstrukcja stróżówki, która stała kiedyś na zboczu, na Zadnim Groniu, niedaleko Baraniej Góry. O co pytają turyści? Czy coś Was zaskoczyło do tej pory, co ich najbardziej interesuje, co jest taką największą atrakcją, czy na co warto zwrócić uwagę? Ja myślę, że ta historia jest bardzo ciekawa, że rzeczywiście bardzo, bardzo się są zaskoczeni tutaj dziejami Śląska Cieszyńskiego. Sporo osób nie ma w ogóle świadomości, że te tereny nigdy nie były pod zaborami, więc to jest takie naprawdę, muszę powiedzieć, robi duże wrażenie, że jednak uczymy się historii w szkole, ale gdzieś nie wszystko gdzieś zostaje utrwalone. To Wasza pierwsza noc muzeów. Co przygotowaliście dla odwiedzających? Tak, pierwsza i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo naprawdę masę osób nas odwiedziło i są to zarówno turyści, jak i mieszkańcy, co nas też bardzo, bardzo cieszy, że mieszkańcy nas odwiedzają. No przede wszystkim mamy zwiedzania z przewodnikiem, bezpłatne oczywiście, bo w ramach tej akcji wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Można zwiedzić naszą osadę z przewodnikiem. To jest taki nasz główny punkt, jeśli chodzi o te atrakcje. Oprócz tego dzisiaj, jak zresztą widać tutaj z naszymi plecami, mamy degustację naleśników z kwiatami bzu, które były przysmakiem Franciszka Józefa. Cesarz z taką oficjalną wizytacją dzisiaj podczas Nocy Muzeów. To miejsce warto zobaczyć, bo to takie miejsce nowe na mapie turystycznej Wisły. Tak, otwarte niedawno, w grudniu w zeszłym roku. Osobiście otwieraliśmy tą osadę wraz z burmistrzem. Miejsce to pokazuje prawdziwe życie mieszkańców XIX-wiecznej osady habsburskiej, ich codzienne trudy, ich codzienną pracę i sprzęty, jakimi się w tym czasie posługiwali.